Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Posłuchajcie fragmentu Ewangelii, która będzie odczytana w tym dniu. Wieczorem owego dnia pierwszego tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Potem tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Drodzy bracia i siostry, kończy się okres wielkanocny, tegoroczny okres wielkanocny. Pochylamy się nad tajemnicą obecności Ducha Świętego. Kim On w rzeczywistości jest? Ja chciałbym się skupić nad takim jednym elementem zrozumienia tego, kim jest Duch Święty w Kościele. Że to jest Duch Prawdy. Że jeżeli ktokolwiek z nas faktycznie otwiera się na Ducha Świętego i pozwala, aby On odnawiał nas, przemieniał nas, to będzie to prowadziło do życia w prawdzie. Moc Ducha Świętego pozwala żyć w prawdzie i stanąć w prawdzie. Właśnie co dzisiaj przeszkadza człowiekowi w takim funkcjonowaniu, żeby żyć w prawdzie? Co sprawia, że człowiek woli wybierać kłamstwo niejednokrotnie, także na temat swojego życia, niż prawdę? I tutaj pozwólcie, że odwołam się do arcybiskupa Fultona Sheena, który mówił o takich dwóch elementach. To jest bardzo ciekawe, że kiedy poruszał ten temat, to mówił o czynnikach, które wpływają na to, jak wygląda dzisiaj w ogóle nasza wiara. I on mówił o dobrej woli i o życiowych nawykach. I teraz popatrzcie, mówił arcybiskup Sheen, że kiedy dwóm jakimś osobom przedstawia się jakiś bardzo silny argument za naszą wiarą, to z jednej strony jedna osoba to może przyjąć, a druga całkowicie odrzucić. Jak to jest możliwe? Właśnie tutaj mówił arcybiskup Sheen o dobrej woli. Że nieraz przyjęcie pewnych argumentów, czy przyjęcie Boga, zasad, które Bóg nam zostawia, jest związane z taką najprostszą dobrą wolą człowieka. A druga sprawa, o której mówił arcybiskup Sheen, to nasze życiowe nawyki. Że nieraz nasze nawyki, które realizujemy w naszej codzienności, one mogą nam przeszkodzić w przyjęciu bliskości, obecności i miłości Boga. Ktoś boi się zerwać z nawykami. Ktoś boi się więcej praktykować, czy częściej chodzić na mszę świętą niż na przykład w niedzielę i święta, bo boi się, że będzie wyśmiany. Czyli to jest jakiś jego nawyk, który realizuje i on tego nie chce zmienić. Czy na przykład ktoś nie chce rzucić pijaństwa, bo boi się, że straci swoich znajomych. Te nasze życiowe nawyki mogą być nieraz przeszkodą. Nieraz mogą być przeszkodą. I tak często też spotykamy osoby, które wypowiadają się bardzo, bardzo źle, bardzo krytycznie o Bogu, o Kościele. Teraz staniecie w prawdzie i życie w prawdzie i otwarcie się na Ducha Bożego, który jest Duchem Prawdy, to prowadzi człowieka do zrozumienia, dlaczego tak mówi. Może na jakimś spotkaniu z bliskimi, z przyjaciółmi, jeżeli ktoś nagle zacznie źle wyrażać się na temat chrześcijaństwa, może warto zadać takiemu człowiekowi pytanie: słuchaj, dlaczego akurat ty to mówisz? Co się dzieje w twoim życiu? Wiecie, nieraz jak ktoś mówi, czy my nieraz jako księża spotykamy się z takimi osobami, które kwestionują na przykład sakrament pokuty, to bardzo często, i my
doświadczamy tego na każdym kroku, jest to związane z pewnym zachowaniem tego człowieka. Czyli właściwie, jeżeli ktoś odrzuca sakrament pokuty jako taki, to niejednokrotnie mówi, ja źle żyję. Ja nie chcę zmienić tych moich nawyków. I teraz zobaczcie, że w rzeczywistości to nie nasza słaba wiara sprawia, że my źle się zachowujemy, ale to zachowanie nasze nieraz wpływa na to, jak my postrzegamy naszą wiarę. Dlatego zapraszam Was w ten kończący się już okres wielkanocny, przeżywając uroczystość zesłania Ducha Świętego, do refleksji nad tym, czy ja jestem gotowy na przyjęcie Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy, który pomoże mi żyć w prawdzie. Ja mogę tylko zagwarantować tyle, że życie w prawdzie prowadzi do pokoju serca i do życia takiej prawdziwej Bożej radości. I tego Wam z całego serca życzę.